dobrze sobie dokręć to, myślę tego. Ja tego nie lubię. Żeby zrobić sobie herbatę, musisz wypakować deski. Iść do studni gdzieś tam. Cześć wszystkim, jesteśmy Konrad, Kinga i Prana. Tak zwana kosmiczna ekipa, a to jest nasz pojazd, czyli natobus. Jesteśmy filmowcami, parą filmowców. Ja zajmuję się produkcją i location managementem, czyli organizuję, poszukuję i zarządzam lokacjami filmowymi. Ja jestem tak, reżyserem i producentem filmów dokumentalnych, ale też serii telewizyjnych. Współpracujemy z różnymi stacjami telewizyjnymi, ale robimy też filmy niezależne, które wysyłamy tam gdzieś na festiwale. No tak na co dzień spędzamy sobie czas. Branża filmowa w Polsce wygląda tak, że pracuje się przeważnie od marca do końca października i wtedy jest najwięcej pracy, ponieważ mamy super ekspozycję, 12 godzin światła i wszystkie produkcje sobie wtedy działają. A od października do tego marca albo możemy pracować na halach, albo możemy robić filmy za granicą, albo możemy wypoczywać w wanie. Natobus, ponieważ nasza T4 pochodzi z wojsk duńskiej armii, która była używana do rezerw wojsk NATO, stąd też nazwa. Po drugiej stronie będzie można zobaczyć sobie jeszcze numer, który ma na boku. Jest to wersja 2001 rocznik, 102 konie, wersja synchron, czyli 4x4 z blokadą mostu. Tak jak widać, troszkę zrobiliśmy ulepszenia terenowe, wrzuciliśmy koła BF Goodrich AT. One są trochę oczywiście głośniejsze niż normalnie, ale nie przeszkadza nam to. Czujemy się troszkę bardziej bezpieczni, jeśli mamy koła terenowe, żeby wyjechać z jakiejś tam górki, z jakiejś tam gliny i żadne bezdroża nam nie straszne. Kolor jest to Danish Military, on był troszkę inny. Został wypolerowany przez dealera, który handluje tymi T4-kami. Jak widać, trochę tutaj ta polerka na przykład nie poszła do końca i tu jest trochę za bardzo wypolerowany. Ale podobno taki oryginalny kolor, który ci mogę teraz pokazać, się nie sprzedaje. Tutaj możesz sobie wejść i zobaczyć. On jest taki brunatny, jakby bardziej niewytarty. No i jak samochód wygląda tak cały, można zobaczyć sobie na Google Grafika, to faktycznie może być nieciekawy. Możemy się przejść dookoła. Tu oczywiście zainstalowaliśmy markizę, żeby nam było łatwiej. Przerobiliśmy też dach otwierany, tak zwany pop-up. Nie robiliśmy tego sami oczywiście, zrobił to dla nas człowiek spod Poznania. Jest tam taka specjalistyczna firma, która się tym zajmuje. Pop-up dach, na którym można spać. On się też podnosi w środku, więc można sobie normalnie stanąć. Jest to bardzo wygodne. Myśleliśmy nad tym, żeby zrobić normalny, wysoki dach, żeby się tam nie męczyć z tym podnoszeniem, ale oryginalnie ten samochód ma być wysłany do Ameryki Południowej i ma się zmieścić w kontener, czyli musi mieć określoną wysokość do 2,20. Tak zwany pop-up dach nam to umożliwił. Tutaj widać, jak mamy numer 7324. Tutaj mamy zbiornik wody, który zainstalowaliśmy sami. Kinga kiedyś tutaj zarysowała coś, więc stwierdziliśmy, że zrobimy tutaj miejsce na otwór wody. Zbiornik 54 litry, specjalnie dedykowany do Volkswagenów na czystą wodę. Mniej więcej nam schodzi to w 3 dni. Trochę było męczenia się z tym zainstalowaniem, trzeba było się przekręcić przez podwozie, ale wszystko się udało. Z boku mamy tutaj listwę Airline z takimi uchwytami na trapy. Można też na to przyczepiać deski surfingowe. Później będzie jakaś siekiera. Jest to zabezpieczone taką linką rowerową, żeby nam nikt tego nie ukradł. Z tyłu mamy niemiecki bagażnik rowerowy, który jest zrobiony z mocnego aluminium. On był kilka razy przerabiany, można zobaczyć tutaj dziury, bo najpierw zainstalowaliśmy tutaj koło. Potem jak już postanowiliśmy pojechać do Portugalii na parę miesięcy, koło poszło do góry. Tutaj wrzuciliśmy sobie taką aluminiową skrzynię, ona ma 90 litrów i powiem szczerze, że jest to bardzo pomocne, bo można tutaj trzymać wszystkie różne rzeczy lekkie, od pianek, nie pianek, przez prysznice, zlewy, nie zlewy. Klapa się otwiera, ponieważ zainstalowaliśmy siłowniki najmocniejsze, jakie były, więc nie ma z tym problemu. Mogę tutaj pokazać. Ona idzie do góry i wszystko się trzyma, nie? Więc można też szybko sobie zamknąć.
Jeśli chodzi o jakieś tam naprawy, no to szczerze mówiąc kupiliśmy go w bardzo dobrym stanie. On miał przejechane 160 tysięcy kilometrów. Dostaliśmy taką książeczkę oczywiście po duńsku od armii, ale widać było, że było bardzo dużo napraw, bardzo dużo robienia przy tym. Jak pojechaliśmy do mechanika, to mechanik powiedział nam, że jeszcze nie widział w takim stanie te czwórki. I faktycznie ja chodziłem po różnych handlarzach, po różnych ludziach, sprawdzałem te czwórki w wersji 4x4 i przeważnie to było takie, nie odpalały się, gazowały, tak było jedynka ledwo co wchodziła, a tutaj weszliśmy, odpaliliśmy po prostu i ruszyliśmy, więc oczywiście wymieniliśmy na samym początku rozrząd, oleje, etc. Po jakichś 2 miesiącach trzasnęło nam sprzęgło, nie wiem czy to przez naszą jazdę, czy było trzaśnięte, ale to w sumie tak naprawdę tyle. Na górze mamy zainstalowane jeszcze solary, które są podłączone pod akumulator w środku, drugi, który nam zasila całość. To są 2 solary po 100 W, które są też przyczepione na listwę Airline, która jest przyklejona na Sikę. Wymieniliśmy też mu okna. Tutaj są okna otwierane z tej strony i z tamtej, ponieważ tak można zobaczyć, tu jest na przykład niebieskie, tu jest przezroczyste i to jest tak jakby niebiesko-zielonkawe. Bo on przyszedł w takiej wersji czystej blachy, czyli tam było 8 siedzeń, safe po środku, który później zaadaptowaliśmy i nie było nic, więc musieliśmy go ocieplić, musieliśmy wymienić mu okna, żeby był jakiś tam w miarę przewiew. No i jak go zobaczyliśmy, na początku w ogóle chcieliśmy kupić tę trójkę, bo jest ładniejsza, jest bardziej kultowa, jest bardziej hippie. Wiecie, taka Instagram style, tak. W sensie stawiasz tą tę trójkę i mówisz, Można robić ładne zdjęcia. Ale zobaczyliśmy ogłoszenie tej T4 i jak pojechaliśmy na miejsce po obejrzeniu iluś tam nastu T4, które były po prostu zarżnięte silnikowo, mechanicznie i nie dało się nimi jeździć, to jak wsiedliśmy w tą, odpaliliśmy, od razu sprawdziłem, czy jest najpierw silnik zimny, czy wcześniej nie była rozgrzana. Ona uruchomiła się dosłownie jak w zegarku. Stwierdziliśmy, że to jest ten samochód. Przede wszystkim miał bardzo mały przebieg, 160 tysięcy. Wszystko udokumentowane, naprawiany przez wojsko. 4x4, czyli nasz wymóg został spełniony, który bardzo chcieliśmy, żeby była wersja synchro. Przerobiliśmy mechanicy z nas żadni, więc te trójki byśmy sami żadnym młotkiem nie naprawili, tylko... Tak, odeszła nam cała praca z blacharką, odeszła nam cała praca z mechaniką, została nam tylko ta przyjemna niby część wnętrza, która się okazała nie tak wcale przyjemna, jak trzeba zrobić samemu meble, więc i tak to jest duży plus. Zaoszczędziliśmy sobie bardzo dużo czasu, bardzo dużo zachodu i jesteśmy super zadowoleni, że mamy wojskową tę czwórkę. I możemy chyba też powiedzieć o tym aspekcie finansowym, bo nie wiem, ludzie się trochę boją o tym mówić, ja myślę, że nie ma tutaj co ukrywać. Kupiliśmy ten samochód za 23 tysiące, myślę, że gdyby nie była to wersja 4x4, moglibyśmy znaleźć taki za około 15-16, no więc jest to te parę tysięcy w różnicy w stosunku do napędu, ale uważamy, że było warto dopłacić. Dach kosztował nas 10 tysięcy złotych, czyli w sumie taka baza, blacha plus dach zamknęła nam się w 33 tysiącach. I później dochodzi całe wnętrze, które robiliśmy sami. Są to pierwsze meble, jakie w życiu zrobiliśmy. Kiedyś zrobiłem stół. Nie zmieścił się do mieszkania. Drugie podejście do mebli Konrada, moje pierwsze. Pomagał nam tym tata Konrada, którego serdecznie pozdrawiamy. Bez niego to by się nie udało. No to co? Welcome to my crib. Nasze bardzo duże i małe 5 pokojów tak naprawdę w jednej przestrzeni. Mamy przednie fotele, które wymienialiśmy, żeby mieć ten fotel obrotowy i żeby zyskać tu trochę miejsca, więc jak sobie tu wrzucamy stolik, to pyk, możemy pykać warcaby czy pić winko w środku. Pod tym fotelem znajduje się nasz akumulator, tak zwany hotelowy. Jest to 140 amperogodzin. Kombinowaliśmy, żeby był jak największy, nie zmieścił się w pianie, położyliśmy go. Niby mówią na kampermajstrach, że tak nie można, ale działa. I tu mamy całą naszą elektrownię. Mamy przetwornicę, mamy kontroler do paneli słonecznych, sterowanie WEBA 100, gniazdka 220. No i taki mini panel wyświetlaczy. Tu mamy wskaźnik poziomu wody, który działa w momencie, w którym odpali się pompkę. Mamy teraz połowę. 2 gniazdka USB, zapalniczka 12 i wyświetlacz, na którym kontrolujemy stan akumulatora, ile dają panele. Teraz 1,4 ampera, czyli w sumie niedużo, ale może się jeszcze słońce rozkręci. Nasz
mini zlew z domowym kranem, na który strasznie się uparłam, bo chciałam, żeby było, tak wiecie, jak w mieszkaniu, nie, żeby wszystko było takie surowe, kamperowe, metalowe, praktyczne. Wzięłam coś niby niepraktycznego, ale spisuje się zajebiście, bo plusem jest, że można wrzucić tutaj duży garnek, nie trzeba się jakoś tam ściskać tym wszystkim. Miejsca jest dość sporo, no i przy okazji ładnie wygląda. No i taka pokrywka, pek miało być super estetycznie, żeby też zyskać trochę przestrzeni roboczej, no bo zostaje tego niewiele. Zasłonki, które uszyła moja mama, pozdrawiamy wszystkie mamy, które szyją zasłonki do kamperu. Meksykańskie kafelki, o które biłam się z Konradem chyba z tydzień. Konrad powiedział, że się nie zmieszczą, że to będzie za wysoko, że zasłonimy okno i tak dalej. Finalnie przyłożyliśmy i stwierdziliśmy, że bez tych kafelek tego wana nie będzie. Robią totalnie klimat i też jest właśnie tak bardziej domowo. Półka na przyprawy to była chyba najbardziej zaawansowana rzecz, którą zrobiliśmy, bo podjęliśmy się wygięcia sklejki. Wyszło, hula, zyskujemy trochę miejsca w środku. No i teraz taka szafka kuchenna. To tak, pod zlewem mamy tak naprawdę garnki, które trzymamy w oryginalnym wojskowym sejfie, z którym kupiliśmy ten samochód. On był wcześniej zamontowany tu między fotelami, nie wiem, trzymali tam broń czy coś. Trzymam też kuchenkę i mamy też tutaj baniak 19 litrów na brudną wodę, który wylewamy po prostu albo na kempingach do takiego zrzutu, albo po prostu na trawę, bo używamy tylko naturalnych środków do mycia naczyń, do kosmetyków, do pasty do mycia zębów, więc tak naprawdę nie ma tam żadnych chemikalii, które by nam uniemożliwiły wylewania tego na ziemię i myślę, że to jest super ważne, żeby zwracać na to uwagę i nie zaśmiecać tego miejsca, w którym jesteśmy. Mamy tutaj pewnie szufladę, w której się mieszczą wszystkie nasze naczynia, czajnik, łyżki. Wszystko jest pozamykane, bo już nam parę razy ta szuflada wyleciała. Teraz nasz pies nie chce podróżować w tej części samochodu, bo raz dostał tą szufladą w łeb. I nasza spiżarnia. U góry trzymamy głównie warzywa, owoce, no i to jakieś tam kasze, herbaty, oliwy i tego typu historie. To jest nasza kanapa i takie łóżko na Netflixa i zimne dni. Tak naprawdę śpimy na górze, zaraz wam to pokażemy, ale ta kanapa również się rozkłada, więc w momencie, w którym jest zimno, wietrznie, bądź w którym po prostu nie chcemy pokazać, że śpimy na górze, nie chcemy rozkładać dachu i pokazywać, że jesteśmy kamperem, wtedy jesteśmy w stanie sobie tą kanapę rozsunąć. Ona się rozkłada chyba jakoś mniej więcej do tego momentu. Jesteśmy w stanie się na niej wyspać, aczkolwiek wolimy spać na górze ze względu na widoki i komfort. Tam mamy normalny materac, taki sypialniany. To jest nasza szafa, a właściwie moja część, bo się podzieliliśmy pół na pół. Konrad ma szafę z tyłu. Dwie półki na ubrania, kosmetyki, leki, pierdoły. To jest szafka prany, w której ma jedzenie, wszystkie swoje smakołyki, miski i tego typu historie. A ciekawym może być też elementem, że nie wiedzieliśmy, jak to wszystko powykańczyć, te wszystkie dziury i tak dalej. No i gdzieś tam na sam koniec, dwa tygodnie przed ukończeniem budowy, mój tata zakupił drukarkę 3D i stwierdziliśmy, dobra, dawaj, drukujemy to wszystko na drukarce 3D, więc te wszystkie elementy typu właśnie dokończenia szafek, wszystkie zamknięcia, to wszystko było zrobione na drukarce i myślę, że jakoś tam dopełniło to wnętrze. Nie dało się tego kupić, musieliśmy to wystrugać chyba. Wcześniej mieliśmy takie drewniane, wystrugane, ale jakoś to nie spisywało, więc teraz mamy tak. No i co? A, jeszcze lodówkę wam pokażę, taka część kuchenna, która jest pod kanapą. Zainspirowaliśmy się, jak byliśmy w Stanach, wynajęliśmy takiego kampera, w którym była taka lodówka. Musieliśmy przetestować tak naprawdę, czy nam to wystarcza, czy wszystko się zmieści, a więc się mieści. Myślę, że na tydzień spokojnie da się tu zapakować. Choć ważnym aspektem jest też, że nie jemy mięsa. Mięso zajmuje dużo przestrzeni w opakowaniach i tym wszystkim. My tak naprawdę mamy tam głównie sery, wino i trochę warzyw. No i tak z tydzień da się zapakować i normalnie się najeść. No i co? Teraz zapraszamy do naszej sypialni. To łóżko chodzi na podnośnikach, więc tak naprawdę bezdotykowo się podnosi, nie trzeba do tego dużej siły, w przeciwieństwu od dachu, na którym zamontowaliśmy tyle rzeczy, że ja teraz ledwo go podnoszę, dlatego poprosiłam Konrada, żeby go otworzył. No i co? Tutaj śpimy. Nogi w tamtą stronę, głowy w tą. Mamy trzy okna z moskitierami, żeby nie wpadały nam tu komary, aczkolwiek one i tak zawsze znajdą sposób, więc niewiele to daje. Co jest najlepsze w tym łóżku? Widok. Widok. Budzimy się, otwieramy okno na ocean i to jest cudowne. Poza tym jest bardzo duży przewiew powietrza. Wydaje się, że niby jest tutaj gorąco. Może nie byliśmy w nim w Afryce, ale jak się otworzy dwa okna i się śpi, to jest cudowny przewiew. Jedyne co, no jest to namiot. No i trzeba być tego świadomym, to może dla osób, które się zastanawiają nad takim rozwiązaniem, że jest na pewno zimniej niż na dole, niż w takim łóżku w wanie. Wiatr, czyli w momencie, w którym jest bardzo, są bardzo duże podmuchy wiatru, te wszystkie płachty szaleją dookoła i
robi się trochę głośno. Są takie obudowy aluminiowe, że możesz się obudować i niby to daje więcej izolacji, ale na razie to odpuszczamy. Generalnie nie jest to idealny kamper na zimę. Na snowboard chyba byśmy nim nie pojechali, ale nie taki był jego cel. Raczej celujemy w cieplejsze kraje, więc tu się spisuje idealnie. Jak nim podróżujemy, zabezpiecza się go takimi dwoma linkami, one zabezpieczają w sumie w dwie strony. Jeden, żeby ten tak nie odleciał, to znaczy jak się ściśnie, to teoretycznie tego dachu nie może wyrwać do góry. No i zaciskamy go i zasłupujemy, żeby nie otworzył się w trakcie jazdy. Ten kijek to jest coś, co dorobiliśmy sami, nie było to przewidziane przez małą polską fabrykę z Poznania, ale przez to, że dołożyliśmy koło na dach, które waży koło tam 20 paru kilo, plus dołożymy jeszcze deski surfingowe, mamy dość spore obciążenie i to jest tak bardziej dla spokoju umysłu, że śpimy i wiemy, że w momencie zdążymy go złapać. Jakby coś miało runąć, nie wiem, spać na nas gałąź i tak dalej. To jest takie nasze dodatkowe zabezpieczenie, które sprawia, że ten dach nie opadnie na nas pod ciężarem tego, co na niego wrzuciliśmy. Gdybyśmy mieli to łóżko na dole, to tak naprawdę cały czas mieszkasz, gotujesz, jest w swojej sypialni, a tak mamy oddzieloną tą część i nawet jak ja śpię dłużej, to Konrad może zejść, zrobić kawę. Pies tutaj sobie łazi, nie chodzi nam po głowie, co jest super ważne. Tak naprawdę lepiej się wysypiamy w tym kamperze niż w domu, bo w domu prana nam się cały czas ładuje na nogi, a tutaj nie wejdzie. Prana śpi na przednim siedzeniu. Tutaj mamy pojemniki, które uszyła dla nas Karolina Siul na wymiar. Zeskanowaliśmy, odrysowywaliśmy na kartce, skanowaliśmy jej, wysyłaliśmy jej skan w PDF-ie i przyszły do nas już zrobione, które idealnie pasowały pod szafkę. Trzymamy tu głównie kosmetyki, ręczniki, jakieś poncza do pływania i tego typu historia, plus lusterko, czyli to jest taki namiastka łazienki, na tyle, na ile możemy ją w tym wanie mieć. Mamy jeszcze taki przenośny prysznic. Tu mamy szufladę, tak naprawdę mega pojemną, w której trzymamy wszystkie graty, które nie są potrzebne tak naprawdę na co dzień. Trochę butów, trochę spiżarni, jakieś lampki, kable, Windex i tego typu historie. Z brzegu butle, to jest butla 2-kilogramowa, która starcza nam na około miesiąc gotowania. Zgłos się zastanawialiśmy, czy kartusze, czy butla. Tak naprawdę ta dyskusja chyba nigdy nie będzie odpowiedniego wyboru, są plusy i minusy. Zdecydowaliśmy się na butle, bo nie trzeba tyle tych kartuszy wozić, nie trzeba co ileś dni się martwić, żeby je zakupić, nie trzeba też szukać miejsca do ich utylizacji, tylko po prostu butle zawozimy do Leroy Merlin. Pustą wymieniamy na pełną i tak naprawdę wychodzi to ekonomiczniej i taniej. Szafa Konrada tak naprawdę, tak się podzieliliśmy, głównie ciuchy, na górze mamy jakieś kurtki, deszczówki, ręczniki są poupychane wszędzie, trochę ich potrzeba. Świetny bajer, czyli półeczka zewnętrzna na drzwi, to tu właśnie gotujemy, stawiamy tutaj dwupalnikową kuchenkę, gaz sobie stoi na dole, mieszczą się jeszcze jakieś przyprawy, pierdoły i właściwie wtedy nie zajmuje tego miejsca na tym stoliku jadalnym. Zainspirowani niemieckimi youtuberami, sprawdza się, bardzo polecamy wszystkim właścicielom małych vanów takie rozwiązanie. Trzeba tylko zabezpieczyć, żeby nie jeździła na prawo, lewo. Kosztuje 20 zł w zrobieniu. Z ile nam to zajęło czasu? Kurczę, długo. My byliśmy takimi weekendowymi przerabiaczami, jako że cały czas pracowaliśmy i gdzieś tam oszczędzaliśmy tą kasę, to tak naprawdę co było jakieś święto, jakieś, nie wiem, Boże Ciało, dłuższy weekend. Dzwoniliśmy do taty Konrada, bierz piątek L4 i idziemy robić kampera. Zajęło nam to w sumie od momentu kupienia vana do pierwszej takiej podróży z meblami, to chyba rok, ale tak naprawdę meble to były weekendy na przestrzeni 3-4 miesięcy. Przy robieniu kampera było tak, żeby utrzymać ten związek, ponieważ trzeba iść na bardzo dużo kompromisów. Jest to mała przestrzeń, połówka mówi to, druga połówka mówi tamto, czasami jest praktyka, czasami jest design, trzeba to jakoś wypośrodkować. I nigdy nie będzie idealnie. W sensie tak. To jest coś, z czym trzeba się pogodzić. My się pogodziliśmy w tym dopiero przy drugiej szafce. Nie jesteśmy stolarzami, nie jesteśmy profesjonalistami, no nie będzie idealnie. My zrobiliśmy te szafki na zewnątrz, włożyliśmy do środka, nie zeszło się nam. No i są takie mini szpary. Trzeba było ją dorabiać. Ale wyjedziesz na pierwszy wyjazd i zauważasz, że w ogóle to nie przeszkadza. Tam jakieś w ogóle zapominasz o tych niedoskonałościach, nie ma to żadnego znaczenia. No tyle, na ile to jest, jeżeli spełnia swoją funkcję i jak to mówi mój tata, nikt nie będzie z tego strzelał, to nie musi być wszystko proste. Ważne, żeby się trzymało i jechało do przodu.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy Kince i Konradowi za to, że zgodzili się nam pokazać swojego pięknego vana. Powiedzcie jeszcze na koniec, gdzie można was znaleźć w internecie? Można nas znaleźć na Instagramie nato.bus. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Zostawcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, żebyście mogli zobaczyć kolejne piękne historie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. A zaraz wpakujemy tam Kasię i Kasia poprowadzi naszą tę czwórkę. Poprowadzi! Tak naprawdę powiem wam, jak to jest z terenowym mikrofonem. Tutaj jest blokada mostu, jakbyśmy się zakopali, to będziemy ją uruchomić.